Szczerze powiedziawszy, jestem dość mocno zdziwiony tym, co wydarzyło się w Ostródzie. W ostatnich latach podawałem Ostródę jako przykład miasta, które wykorzystało swoją szansę po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, które rozwija się w sposób bardzo dynamiczny, ale również przemyślany. Największa w regionie hala targowo-konferencyjna, piękne hotele, świetna infrastruktura sportowo-rekreacyjna. To jest wielki atut rozwojowy tego miasta, perełki Warmii i Mazur. Mam nadzieję, że pan burmistrz Olgierd Dąbrowski, mimo że na pewno popełnił mniejsze czy większe błędy, to będzie miał szansę, ażeby tą strategię rozwoju kontynuować.